Majówka pod dereniem i jabłonią w Bolestraszyckim Arboretum jest świętem ogrodu związanym z plonami i tym, co dzieje się w przyrodzie. Kwitnące jabłonie to symbol prawdziwej wiosny, która w tym roku skrada się nie tylko do arboretum bardzo powoli. Kwitną tylko niektóre gatunki jabłoni, które cechuje długowieczność i podwyższona odporność na choroby i niskie temperatury. Tutaj nawet jak połowa wymarznie, bo sam raz będzie tej nocy przymrozek, to połowa jeszcze nie zakwitła albo już przekwitła i dzięki temu u nas zawsze coś w sadzie znajdzie, są jakieś owoce. Oczywiście to nie jest skala produkcyjna, bo te drzewa, wymyśliliśmy te niskie owoce, te krzewy, no z przyczyn technicznych trzeba to zebrać i ten. Ale w takich warunkach domowych czy agroturystyki, to jest idealne. Mamy 6 drzew i zawsze z któregoś konfiturę zrobimy. Majówka to również promocja regionalnych smaków i rodzimych producentów, których regionalne wyroby cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ten wyjątkowy dzień umilała gościom pobyt na łonie rozkwitającego sadu młodzież zespołu wokalnego z klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a niektórych porwał do tańca. Powiedz mu, Maniusiu, coś była młoda. Skądże ja mam wiedzieć, czy mnie mama da? Skoda była młoda, jak choru jagoda, jak choru jagoda, kochanec mu jej. Ona była młoda, jak choru jagoda, jak choru jagoda, kochanec mu jej. Tegorocznej majówce towarzyszyło otwarcie wystawy Maria Skłodowska-Curie i kwiaty z okazji 150. rocznicy urodzin uczonej. Przygotowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zorganizowana przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Wernisaż wystawy został połączony z promocją książki Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim. Autorem książki oraz kuratorem wystawy jest Alicja Rafalska-Łasocha. Maria kochała przyrodę. W całym swoim ciężkim życiu pozwalała sobie na jedyny luksus, czyli na przykład na zakup kwiatów. Tego nie potrafiła sobie odmówić, jak napisała w swojej książce. Kiedy powstawało laboratorium Curie w Paryżu, pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, to był zakup i posadzenie drzew. Dlatego, że mówiła, iż zanim wybudują ten budynek, drzewa będą już duże. I zarówno ja, jak i moi pracownicy będziemy mogli odpocząć w ich cieniu. Więc może chociaż ta wystawa, Maria Skłodowska-Curie i kwiaty, przypomni nam o jej drugiej pasji oprócz nauki i zapozna Państwa też z inną stroną życia naszej wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Dyrektor Arboretum Narcyz Piórecki podkreślił, że przypomnienie o tak ważnej postaci Polki w nauce światowej jest ważnym wydarzeniem dla ogrodu i edukacji, jaką prowadzi Arboretum. Na otwarciu wystawy zjawiło się wielu znamienitych gości, m.in. poseł Andrzej Matusiewicz, wicestarosta powiatu przemyskiego Marek Kudła, profesor Dubiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Jerzy Wolski, profesor Piórecki, założyciel Arboretum, przedstawiciele szkół oraz wielu sympatyków ogrodu. Tłumy odwiedzających ogród wędrowały alejkami i podziwiały rośliny, które przyciągały urodą nawet najbardziej wybrednych turystów. Dla każdego ogród botaniczny Arboretum przygotował inne atrakcje i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jedni degustowali ciasta i słodycze, inni zachwycali się czosnkiem niedźwiedzim w formie pesto, a na wielbicieli tradycyjnej pieczonej kiełbasy czekał grill i ognisko. Tego dnia z Arboretum w Bolestraszycach nikt nie wyszedł głodny.